Trzeba stąd jakoś uciec. Ale jak? Spróbujcie kopytkami podkopać ten karton. A! Już? Prawie? A! A! Już mam. Może tędy wyjdę. Ciężko. Bardzo ciężko. Ale chyba się uda. Chodźcie! Tędy wyjdziemy! Pinki, uważaj na siebie. Ostrożnie. Jeszcze nas ktoś zauważy. Ucieczka z McDonalda to nie jest taka łatwa sprawa. Jeszcze będą nas szukać. Musimy uważać. Poczekajcie na mnie. Nie mogę się wydostać. Poczekajcie. No dobra, dobra. Powoli. Tędy będzie wygodniej. Jest dużo miejsca. Czekajcie. Poczekajcie na nas. Już idziemy. Woohoo! Udało się. Jesteśmy z powrotem w Bonneville. No, tu jesteście. Ile mogłyśmy was gonić? Ja rozumiem, ucieczka z McDonalda nie jest taką łatwą sprawą, no ale musiałyście tak gnać. Spokojnie, no już jesteśmy bezpieczne. Tutaj nas nikt nie znajdzie. Słuchajcie, a nasze rekwizyty? Trochę mi ich szkoda, bo jednak były fajne. W McDonaldzie nam dali takie fajne grzebienie, notes i w ogóle te wszystkie nasze rzeczy. Może byśmy po nie wróciły? O tak, tak, wróćmy po nie, pogrzebienie, lusterka. Tak, proszę, chodźmy, chodźmy wszystkie, uda nam się. No, ich rzeczywiście szkoda, chodźmy. Okej, jeden jest. Bierzcie i uciekajcie. Drugi. Okej, trzeci. O, zaraz będzie. Bierzcie i uciekajcie. Okej, uciekamy. Uciekajcie szybko. Uff, udało się. Misja zakończona powodzeniem. Odzyskałam swój notes, a ja swoje lusterko z grzybyczkiem, a ja swoją pieczonkę, a ja mój ulubiony grzybyczek. Słuchajcie, to mam pomysł teraz. Możemy pobawić się w salon piękności. Ty, Twilight, możesz zaprojektować jakąś fryzurę, jaką tylko chcesz. I narysować ją w swoim notatniku. A my zrobimy piękną fryzurę. Razem z Rainbow Dash będziemy czesać, a ty, Pinki, możesz ozdobić tą karteczkę, na której będzie wzór. Będzie jak prawdziwy salon piękności. Jak prawdziwi projektanci będziemy. Będzie wzór, który zrobimy. No i oczywiście fryzura. O tak, to jest świetny pomysł. To w takim razie ja najpierw zrobię pieczątkę, a ty później, Twilight, narysujesz taką fryzurę, jaką będziesz chciała, żeby zrobiły Rarity i Rainbow Dash. Dobra? Okej, podoba mi się ten pomysł. Zrobimy teraz pieczątkę, ale będzie pięknie. Uwaga. Mocno przyłożymy, żeby się odcisnęła. Ale będzie piękny wzór, jak w prawdziwym salonie projektantów. O, ale fajnie. Pięknie. O, jakie piękne baloniki na naszym projekcie. Teraz ty, Twilight, wymyślaj wzór. Okej, z powrotem otwieram mój notes i zobaczymy, co będzie. Rzeczywiście pięknie ozdobiłaś. Teraz moja kolej. Najpierw narysuję dziewczynkę, żeby było wiadomo, że robimy fryzurę. O! I dziewczynce zrobimy teraz włosy, które będą jej się bardzo podobać. Na górze zrobimy kucyka. A po bokach warkoczyki. O, to jest mój projekt. A tutaj jeszcze zostawimy grzyweczkę, żeby ładnie wyglądała. O, co wy na to? Pewnie, nie ma sprawy. Zabieramy się do pracy. Nasza klientka jest gotowa. Możemy ruszać. Ja zaczynam. Na początku
Trzeba rozczesać włosy, ha, 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 ha. Będziesz pięknie wyglądać. Zaraz zrobimy projekt Twilight. Dobrze, teraz ja. Odgarniamy włosy, które zostawimy na grzywkę i zgarniamy trochę włosów z góry, żeby zrobić kitka. Okej, kitek gotowy. Teraz robimy warkoczyki. Po bokach, ale będzie pięknie wyglądać. Dzielimy na trzy. I przekładamy. O, jeden. Hop. I teraz w tą stronę. Hop. Ale to proste. Chwila, moment i będą gotowe warkoczyki. O, projekt Twilight wykonany. Są dwa warkoczyki i kucyk. No i oczywiście grzywka. Ale osobiście dołożyłabym jeszcze spineczki. Co wy na to? Zobaczcie. Odmierzymy tutaj kawałek grzywki z boku. Przyczepimy. O, w ten sposób. I przyczepimy tutaj spineczką. O, fajnie, prawda? Można jeszcze drugą spinkę dać. Będzie naprawdę fajnie wyglądała. O, co wy na to? Podoba się wam? Wow, super! No, jestem dumna ze swojego projektu i ty tak fajnie wymyśliłaś te spinki. Wygląda jak gwiazda, ale pokaż jej teraz lusterko. Pewnie nie może się doczekać, jak wygląda. Moja droga, chciałam ci pokazać twoją fryzurę. Otworzę lusterko. Uwaga, raz, dwa i trzy. Uwaga, tadam! Jak się sobie podobasz? Ojeny! Przepiękna fryzura, bardzo mi się podoba. Wow, ale macie talent, naprawdę. Mieć fryzurę od pony, ojeju, to jest taki zaszczyt. Prześliczna, będę sobie robić taką w domu.